Z komentarza świętego Cyryla Aleksandryjskiego biskupa do drugiego listu do Koryntian. Ci, którzy mają zadatek ducha i nadzieję zmartwychwstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują, mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż wszyscy jesteśmy duchowi i dalece od wszelkiego zepsucia cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony przemieniamy się wszyscy w słowo, które wszystko ożywia jak wtedy bowiem gdy rządził grzech byliśmy skrępowani więzami śmierci tak gdy nadeszła sprawiedliwość Chrystusa odrzuciliśmy wszelkie zepsucie nie żyjemy już więc według ciała to jest w słabości cielesnej przez co należy rozumieć zepsucie płynące z grzechu a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa pisze święty paweł to już więcej nie znamy go w ten sposób. Jakby chciał powiedzieć: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i poniosło śmierć w ciele, abyśmy wszyscy mieli życie. I tak go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo z wstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest on ponad ciałem. Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga. Gdy więc takim jest ten, który stał się wzorem naszego życia, trzeba i nam podążać jego śladami, nie ulegając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego bardzo słusznie mówi święty Paweł: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleństwa ustała. Chrystus dla nas z martwych wstał, zdeptawszy potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego czcimy w duchu i w prawdzie, za pośrednictwem Syna, który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca. Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemnica wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przez Niego. Tak więc wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powierzył posługę jednania.